يخشعهم بفتوش السوكولات زي بشدمنهم الموبيل يوم النكفة جن كاتاستروفي لنروبو بلاستيسكيكو كتوري في تمتنيو بروكلموفانو بفوشينيا بايستا إزرائيلا دا بلاستينشيكو تو جن دقنانيا إشميرشي توني زبرشونكوغاو فيلكي بلاستيسكسي إكسوروس إشيم زايلتي شز نوفي بايستو تن جن 1948 roku oznacza przymusowe wygnania ponad 800 tysięcy Palestyńczyków z ich domów i ich ziemi, największych czystych etnicznych w XX wieku, jak miała miejsce w tym roku w Palestynie. Rozpoczęły ją bojówki sojusznicznej Hagana, pół roku przed proklamowaniem państwa żydowskiego i wybuchem wojny izraelsko-arabskiej. Jej skutkiem było wysiedlenie ponad połowy rdzennych ludności Palestyny i zniszczenie 531 wsi i rogi mieszkańców z 11 miast. Wielu uciekło w obawy o swoje życie. Miliony Palestyńczyków zostały siłą wyrzucone z własnych ojczyzn i żyją w tragicznych warunkach jak uchodźcy w odrębnych krajach. Ci, którzy zostali okupowani przez Izrael i Palestynę, są obiektem dyskryminacji, codziennej przemocy, tortur polowych, egzekucji, masowych aresztowań, konfiskaty własnej ziemi i brutalnych ataków ze strony nielegalnych żydowskich osadników. Plan, jaki Żydzi obmyślili wobec Palestyńczyków, był podręcznikowym przykładem wszystkich etnicznych o charakterze zorganizowanym i przymusowym uznawanym obecnie przez prawa międzynarodowe za zbrodnie przeciwko ludzkości. Wzywamy Rada Bezpieczeństwa ONZ, rządy, parlamenty całego świata, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji promującej prawa człowieka do naprawiania historycznej krzywdy trwającej od kilkudziesięciu lat konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jedyną drogą do tego jest natychmiast zakończenie izraelskiej okupacji i uznania prawa narodu palestyńskiego do własnego niepodległego państwa ze stolicą w Jerozolimie i powrót dla uchodźców do swoich ziemi. I jak Polacy zawsze śpiewają, jeszcze Polska nie zginęła, dopóki nie żyjemy. I my powtarzamy to samo i mówimy, jeszcze Palestyna nie zginęła, dopóki nie żyjemy. I niech żyje Polska, niech żyje Palestyna. Wolność Palestyna! Wolność Palestyna! Wolność Palestyna! Wolność Palestyna! Wolność Palestyna! Dziękuję. Tak jak powiedziałem na początku, my nie jesteśmy przeciwko Żydom. My jesteśmy przeciwko swojej rozmowie, przeciwko okupacji. Teraz poproszę koleżanki żydowskie, antysjonistyczne, Nina i ja. Bardzo proszę. It's very important for me and for us to be here today. I'm standing in front of the embassy of the country in which I'm also a citizen, and I want to say, shame on you, Israel. Shame on you, because for almost 80 years, this is a colonial place that continue and occupy and evacuate Palestinian people. And I want to say that I don't agree with that, and that I'm against that, and that I think that this is a crime that has to stop. And I really would like to have a moment of commemoration and inspiring journalist who was murdered in cold blood just less than a week ago. Shirin Abu Akleh. She was wearing a pressed vest and a helmet. And she was targeted because she was speaking the truth. So I want to say to the state of Israel, we will never stop screaming the truth that you are occupying, demolishing houses, evacuating people in Sheikh Jarrah and in Sinwan. And this is a crime, and you will pay for this crime. And I'm proud to be here today as an anti-Zionist Jew in Poland, the land of my grandparents, who survived the Holocaust
say that for me, being a Jew is also and always standing with the oppressed and not with the oppressor, like Marek Eidelman did, who's also an anti-Zionist. And thank you for accepting us, because we are not the center of it. It's for, and we are with, in solidarity, Palestine and Palestinians. But maybe it would be nice and helpful to know that there are some also anti-Zionist Jewish people and here. Shukran, shukran ktir. Wolna Palestina. Ізраїльчики, дайте спокій нашим братям і сестрам! Палестина вільна! Вільна! Я хотіла тільки повідати кілька слів, не забираючи голосу моїм братям і сестрам палестинцям, бо то не о мене ході, але хотіла б звернутися до всіх представників амбасади ізраїльської, які, мабуть, може, будуть старатися використати обecność. Nie wiem, słowa Izrael, wycinając fragment czyjejś przemowy, zmieniając te słowa, nie uda wam się przekształcić tego wydarzenia w wydarzenie antysemickie. Dlatego, że Żydzi i Arabowie to są Semici i Żydzi w Polsce wiedzą, czym są czystki etniczne, wiedzą, czym jest nienawiść do innej rasy, do innej religii. I my się nie zgadzamy na czystki etniczne w Palestynie. Pamiętamy doskonale tragedię naszych rodzin i stoimy ramię w ramię z Palestyńczykami. Codziennie. Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Że jesteśmy naszymi siostrami, towarzyszkami. My jesteśmy razem. Przeciwko się rozmowy, przeciwko okupacji, przeciwko wszystkich tych agresorów. Bez względu na narodowości, na religię. My jesteśmy razem. I będziemy razem. I będzie Palestyna wolna. I będziemy razem, muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie, stworzyć nowego kraju Palestyny. Dziękuję wam. Wolna Palestyna. Można to wygrać. Dajcie dać spokój muzułmanom! بالروح بالدم نفديك يا اقصى بالروح بالدم نفديك يا اقصى بالروح بالدم نفديك يا اقصى بالروح بالدم وترددوا معي بس كلمة بعدي يو يا تمام؟ ما مبروش بقى يا بنت مختلفة وريت هناك تتوشي زعمو تركوا إنه صوبه يو يا اوكي؟ يا ولاد حارتنا يا ولاد حارتنا ما صاروا بارتنا حارتنا الطير طير العصافير حارتنا الطير طير العصافير تروي الأحزان كان يا ما كان تروي الأحزان كان يا ما كان يوم سبت سبات آجوا الخواجات يوم سبت سبات آجوا الخواجات أخذوا حارتنا كسروا لعبتنا Dość apartheidu Izraela! 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 Yes, it's occupation, not apartheid. It's occupation.
Press occupation. Free Palestine. قولوا الله إسرائيل اطلع برا.